Program Po Godzinach. Jakub Pochwyt, witam serdecznie. Dziś Państwa oraz moim gościem Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice. Witam serdecznie, Panie Wójcie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Wójcie, spotykamy się w momencie, kiedy miałem prawie 2 lata od tego dnia, gdy został Pan wybrany na stanowisko wójta gminy Gaszowice. Jesteśmy więc na półmetku kadencji i chciałbym, żeby w kilku zdaniach podsumował Pan ten okres. Był to dla Pana trudny czas? To znaczy, na pewno był to czas intensywnej pracy, nauki przede wszystkim. Myślę, że nie był to zarówno dla mnie, jak i dla całej gminy czas stracony. Z optymizmem patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że wszystko pójdzie ku dobremu. Panie wójcie, ten optymizm nie jest nieuzasadniony. Za każdym razem i na każdym kroku Pan powtarza, jak bardzo dobrze współpracuje się z Radą Gminy. Nie w każdej gminie wójt czy włodarz ma taki komfort. U Pana ten komfort jest i ta współpraca układa się wzorowo. Zgadza się. Uważam, że współpraca na tym poziomie wójt, gminy i rada jest bardzo ważna. Ważne, żeby mówić jednym językiem, ważne, żeby się spierać. To właśnie w gminie Gaszowice jest. Razem z radą gminy podejmujemy decyzje, mamy różne pomysły, które realizujemy. A z tego, co wiem, to nie we wszystkich gminach ten wspólny język wójt z radą może znaleźć. U Was, tak jak Pan wspomniał, ta współpraca układa się bardzo dobrze. Efektem tego jest dużo różnych inwestycji, które udało się zrealizować i o tym teraz chciałbym porozmawiać, no bo tutaj naprawdę jest się czym pochwalić. No zgadza się, przez te 2 lata udało nam się parę takich większych inwestycji zrealizować. Między innymi wyremontowaliśmy boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Gaszowicach. W tym roku udało się wybudować od podstaw boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Czernicy. Wybudowaliśmy go za salą gimnastyczną, dlatego że na dzień dzisiejszy dzieci musiały przychodzić z nauczycielem przez drogę na boisko asfaltowe, bądź też trawiaste, drugie boisko. Ja posłuchałem, że tak powiem, tutaj głosu mieszkańców Czernicy i Łukowa i wybudowaliśmy to boisko za salą gimnastyczną. Myślę, że wszyscy się z tego powodu cieszą. Są jeszcze inne inwestycje. Pozyskaliśmy środki na remont drogi gminnej, 50% środków na ulicę Sobieskiego w Czernicy. Te boiska, to oczywiście też pozyskaliśmy na te boiska środki z odpowiedniego tam ministerstwa na realizację tych remontów, bądź też tej budowy. No, nie zamierzamy spoczywać na laurach, chcemy jak najwięcej środków unijnych ściągnąć do siebie, więc będziemy szli do przodu i jak najwięcej ich ściągać. Tak jak Pan powiedział, nie zamierzacie spoczywać na laurach. Wiele dobrego w gminie Gaszowice się działo, wiele dobrego się dzieje, ale także sporo ciekawych inwestycji i również koniecznych inwestycji przed Wami. Zgadza się. No, planujemy już budżet na przyszły rok. Panie wójcie, chciałbym teraz poruszyć temat kanalizacji, bo to jest generalnie taka dziedzina, w którą wszystkie gminy inwestowały w naszym regionie. W ostatnich latach wiadomo, jakie są przepisy, jakie będą wymagania. I chciałbym wiedzieć, jak sprawa kanalizacji wygląda w gminie Gaszowice, co już za Wami, jakie macie tutaj plany, jakie macie cele. Część gminy jest już skanalizowana. Wspólnie z miastem Rybnika był prowadzony projekt i przez to gdzieś około połowa gminy jest skanalizowanej. My planujemy w przyszłym roku podejść do projektu, do projektowania kanalizacji w Gaszowicach. Wiem, że w 2018 roku może być konkurs na tego typu rzeczy, więc będziemy na pewno chcieli startować pośrodki i ściągnąć je dla nas i kolejny etap kanalizacji w Gaszowicach zrobić właśnie. Panie wójcie, rozmawiamy o takiej porze roku, że nie możemy nie poruszyć tutaj tematu tak zwanej niskiej emisji. Wiadomo, jaki jest stan powietrza tutaj w naszym regionie. I gmina Gaszowice również działa w tym kierunku, żeby tą niską emisję ograniczyć. Wiele rzeczy udało się już zrobić, ale są także kolejne pomysły. Chciałbym, żeby Pan skomentował to w kilku zdaniach. Zgadza się. Musimy wszyscy walczyć z niską emisją. Nie wystarczy walka jednego samorządu, tylko właśnie wszystkich dookoła. Cieszę się, że właśnie dookoła gminy i miasta Ościenne też z tym walczą. Jest to bardzo ważne dla nas, dla naszych mieszkańców. Jeśli chodzi o gminę Gaszowice, to już w zeszłym roku ze środków własnych mieliśmy takie dofinansowanie 2,5 tysiąca do kotłów.
bądź też do przydomowych oczyszczalni ścieków. Mhm. W tym roku także dofinansujemy te 2,5 tysiąca do zakupu kotła przydomowych oczyszczalni. Natomiast od przyszłego roku chcemy wejść i zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na to, byśmy mogli mieszkańcom właśnie jeszcze więcej dofinansować. Będzie to kwota gdzieś do około 5 tysięcy złotych. To będzie kwota, która będzie mogła być przeznaczona na kotły, na pompy ciepła do ogrzewania wody i na solary. Panie wójcie, zmieńmy trochę temat. Chciałbym teraz porozmawiać o edukacji, bo jest to sprawa, która spędza sens powiek obecnie wielu samorządowców. Wiadomo, planowana reforma w edukacji. Jak pan się na to zapatruje i czy gmina Gaszowice będzie miała z tym problem, jeżeli znikną gimnazja? To znaczy, podejrzewam, że każdy samorząd w jakimś stopniu odczuje skutki tej reformy. Znaczy, to nie jest dziwne, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość już przed wyborami mówiło, że jeżeli dojdą do władzy, to będą likwidować gimnazja, więc szło się z tym liczyć. Jeśli chodzi o gminę Gaszowice, no to my jesteśmy o tyle w trudnej sytuacji, że u nas gimnazjum to jest osobny budynek, to znaczy nie możemy dołączyć do jakiejś podstawówki tego gimnazjum i tak dalej. Powiem tak, jeżeli przepisy pozwolą na to, żeby nie przeprowadzać jakiejś drastycznej reformy, to na pewno nie będziemy tego robić z myślą o uczniach, o rodzicach. Będziemy chcieli jak najłagodniej przeprowadzić tą reformę. Natomiast, no tak jak mówię, no to wszystko potrzebuje jeszcze czasu. Tutaj trzeba na pewno jakieś parę opcji znaleźć, w którym kierunku iść. I to w najbliższym czasie będziemy na pewno nad tym pracować. Panie wójcie, kolejny raz zmieńmy temat. Pogadajmy teraz o integracji europejskiej, bo gmina Gaszowice rzeczywiście jest taką gminą, która na tą międzynarodową integrację stawia. Wiem, co mówię, realizowaliście tutaj bardzo fajny projekt. Chcecie go kontynuować. O co tutaj chodzi? Powiem tak, że gmina Gaszowice od 2015 roku znowu pozyskała partnera z Czechów. Jest to taka mała gmina Litultowice. Pozyskaliśmy tego partnera z myślą o tym, by pozyskiwać środki z euroregionu Silesia. Oprócz tego mamy także partnera w czeskim Bruntalu, w słowackich Kropachach i ostatnio udało nam się nawiązać, może jeszcze na razie nieformalną, ale już taką współpracę z niemieckim Kalau. To jest gdzieś około 70 km od, że tak powiem, granicy polsko-niemieckiej. Zgadza się, w tym roku udało nam się napisać projekt i pozyskać pieniążki na integrację europejską w ramach programu Polubić Europę. W związku z tym mieliście ciekawych gości u siebie. Tak, gościliśmy właśnie delegację z niemieckiego Kalau, z Litultowic przyjechała grupa nauczycieli, z Bruntala przyjechali chórzyści. I przyjechali nasi goście z Litultowic. Mogliśmy z nimi dyskutować na temat problemu migracyjnego w Europie, ponieważ to taki temat jest teraz na topie też. I także w ramach tego udało nam się zorganizować piękną imprezę, jakie było zakończenie lata. To były także dożynki powiatowe w ramach zakończenia lata, gdzie takim główną gwiazdą tego przedsięwzięcia był zespół Łzy. Przewinęło się naprawdę mnóstwo mieszkańców, nie tylko gminy Gaszowice, ale też miast i gmin ościennych, więc myślę, że całe to przedsięwzięcie było na plus. I nie chcecie, żeby zakończyło się to na takim jednorazowym etapie? Jest planowane, że ta integracja europejska, ten cały projekt będzie kontynuowany? Oczywiście już piszemy projekt. Teraz chcemy zaangażować młodzież w ten projekt. To znaczy będziemy chcieli, aby przyjechali do nas młodzi właśnie z Niemiec, ze Słowacji i z Czechów i zorganizować im różnego typu warsztaty, wyjazdy. I oczywiście mamy nadzieję, że ten projekt przejdzie i będzie mogło dojść do tej realizacji. No bo powiedzmy sobie szczerze, no do końca nie stać nas, żeby ze środków własnych opłacać tego typu rzeczy. Natomiast no, jeżeli jest taka możliwość, żeby aplikować o takie środki, no to my jak najbardziej jesteśmy za tym i tak robimy. Rozumiem. Panie wójcie, kończy się powoli rok, ale nie kończą się imprezy i wydarzenia organizowane w gminie Gaszowice i przez gminę Gaszowice. No i tutaj jest teraz chwila czasu, żeby poinformować o tym, zaprosić mieszkańców nie tylko Gaszowic, ale i okolic, no bo kilka ciekawych rzeczy będzie się działo. I to już niebawem. Tak. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale pod koniec listopada będziemy mieli biesiadę miodową organizowaną przez Towarzyszenie Lyskor.
A ja także serdecznie już zapraszam na drugi jarmark bożonarodzeniowy do Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach 10 i 11 grudnia. W zeszłym roku był pierwszy taki jarmark, cieszył się niesamowitą widownią, było mnóstwo mieszkańców, także przybyło na ten jarmark. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Okej, ja myślę, że wyczerpaliśmy tutaj limit tematów. Bardzo Państwu dziękuję. Państwa i moim gościem był dzisiaj Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.